Witajcie, skarbunie moje. Słuchajcie, zmieniłam pozycję. Siedzę sobie na poduszce przy kaloryferku z moją kochaną świeczuchą. I jakoś tak inspiracja nie daje mi spokoju, bo chciałabym jeszcze skończyć temat samotności i tęsknoty. Jedna z moich ulubionych książek to jest właśnie cała książka o tęsknocie. Chciałabym ją całą streścić, ale niestety mam tylko 10 minut, a jeszcze plus moje własne doświadczenia. Także posłuchaję się moimi zeszytami, jak zwykle mam takie ściągi. Słuchajcie, taka moja, nie moja samotność, tylko to, że jestem sama, to jest mój własny wybór na dany moment. Na dany moment chcę się w całości poświęcić mojej pasji. I tak jak wspomniałam w poprzednim filmiku, to nie jest tak, że nie ma we mnie tęsknoty czy jakichś marzeń, tylko po prostu nie chcę się napełniać jakimś takim niespełnieniem, sentymentem, melancholią. Nie oglądam tak często romantycznych filmów jak kiedyś i nie chcę wypełniać swojego umysłu jakimiś takimi wyobrażeniami utopii, jak to mogło być. Gdzieś marzenie, żeby mieć ukochanego partnera na pewno jest, aczkolwiek odłożyłam to na półkę, a nawet nie na półkę, tylko mam taki słoiczek, który się nazywa Moja Siła Wyższa. Ja tam po prostu wpisuję wszystkie moje marzenia i oddaję to w ręce Boga, a potem spełniam się, w czym mogę się spełniać. Plutuś? Pluto? Plutuś, piszu, Jezus, on ma 15 lat, czasami tak zasypie. I love you, śpi, kochanie, śpi, jakiś zdziwiony, czego mnie smuciłaś? Śpi, kochanie, sorry. Śpi, malutki, śpi. Wymieniliśmy się, on leży na moim łóżku, a ja pod kaloryferem. Także znowu wracam do tej tęsknoty, ta tęsknota zawsze jest. I to wszystko właśnie zależy, słuchajcie, od postawy, jaką obierzemy, od perspektywy, jaką mamy na dane rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, od interpretacji wszystkich zdarzeń. Przecież tych interpretacji, na przykład co się dzieje, nie coś się stanie, może być 10, może być 15, zależy od Twojej wyobraźni, interpretacja zdarzeń, co się zdarza w naszym życiu, prawda? Więc różne rzeczy będą się zdarzać w naszym życiu, a to, jak my na to reagujemy, to jest chyba najważniejsze. Jakiś taki dystans do tego wszystkiego, mimo wszystko, dlatego że, kochani, wszystko mija. Wszystko mija. Nie, chyba niedobrze jest przywiązywać się do czegoś czy do kogoś aż tak bardzo, bo tylko można być uciążliwym po prostu dla kogoś. Dlatego ja nawet nie chcę jakoś tak się przywiązywać bardzo do kogoś. To wszystko mija, słuchajcie. Gdzieś ostatnio słyszałam, że nasze życie nie jest krótkie, ale w pewnym momencie się kończy. I ja mam tego świadomość. Mam tego świadomość, że już mam 46 lat i na ile jeszcze sił mi starczy i w jakich sferach jeszcze pragnę się spełnić. I myślę, że jeżeli chodzi o sferę związków, to już doświadczyłam tego sporo. I może właśnie Bóg ma dla mnie taki plan, że powinnam się na dany moment poświęcić kreatywności. I to nie jest tak, że poświęcić się, bo to jest coś na przekór mojej własnej woli. Nie. Poświęcić się z własnej woli. Poświęcić się, nie wiem, w takim jakimś spełnieniu, w jakiejś takiej pasji, że to jest właśnie, że może to jest właśnie to moje powołanie, słuchajcie, bycie kreatywnym. Wprowadzanie w życia czegoś zupełnie nowego, że idę gdzieś po omacku, że próbuję, że nie podpiszę się i nie pozwolę się włożyć w jakieś szufladki. Napisałam kiedyś, słuchajcie, byłam w takim bardzo niespełnionym i dosyć ciężkim związku, bardzo toksycznym, i napisałam nawet wiersz Szufladki kochanki. Może kiedyś wam przeczytam, no, masakra normalnie. W każdym bądź razie, czekajcie, wiesz co, ja poszukam.
Szukam ten wiersz, może znajdę. Ale wcześniej wspominałam właśnie o tej indywidualności. Pamiętacie, że w indywidualności jest dualizm. Co to znaczy? Podzielcie się ze mną, co myślicie na ten temat. W jaki sposób w indywidualności znajdujecie ten dualizm? Każdy z nas jest indywidualnością i każdy z nas w sobie zawiera dualizm. To chodzi o kobiecość i męskość? Czy chodzi o różnorodność naszych osobowości? Czy chodzi o to, że nawet jeśli myślimy, że się do końca znamy, to żeby uniknąć jakiejś takiej stagnacji, lepiej sobie zostawić na takie miejsce i na taką nadzieję, że wciąż jeszcze jest coś nowego do poznania, że całe życie się uczymy? Co wy na to? Właśnie, o, właśnie proszę, że brak przywiązania daje wolność i przestrzeń. Z drugiej strony nie chcę myśleć sobie, że to jest jakiś lęk przed miłością, bo to nie jest tak. Bo ja w tej chwili nie patrzę się na miłość jako na przywiązanie, tylko właśnie ta moja miłość rozpoczyna się w wolności jakiejś. To była taka miłość, której pragnę. Słuchajcie, jeszcze powiem wam, nie wiem dlaczego, ale mówię akurat to w tym momencie, bardzo długo, ja jestem chrześcijanką już dosyć długo i dopiero teraz tak zastanawiam się nad osobą Matki Boskiej. Słuchajcie, Matka Boska mi się przyśniła kilka miesięcy temu, jak miałam dyskusję z człowiekiem, który jest bardzo zanurzony w religii hinduskiej. I Matka Boska mi się przyśniła, słuchajcie, bo w hinduizmie przecież nie ma krzyża, tak? Nie ma Jezusa. Słuchajcie, przyśniła mi się Matka Boska, postawiła mi krzyżyk na czole i słuchajcie, poczułam, wcale nie poczułam się z tym dobrze, bo poczułam, że ten krzyż to jest coś takiego martwego we mnie, co noszę, jakaś taka martwa natura i to było coś tak strasznego, ale dobrze to poczułam i poczułam taki dystans do tej swojej takiej martwej jakiejś, takiej, nie wiem, może ta moja martwa natura została krzyżowana, naprawdę nie wiem, słuchajcie, co to znaczy i dlaczego wam to mówię, ale mam to wszystko to zapisane, nawet nie w takiej może kolejności jak trzeba. Ale czekajcie, tak jak to zapisałam wtedy, kiedy mi się to przyśniło, że mam coś martwego, że coś martwego mnie dotknęło, ten krzyż cały, i że dotyka mnie śmierć. O właśnie, że każdego z nas w pewnym momencie dotknie śmierć. I mnie ta śmierć dotknęła przez ten krzyż, słuchajcie. A może właśnie to, że Jezus na tym krzyżu zabrał z nas tą martwą naturą. Nie wiem, co to znaczy. Że dotyka mnie śmierć, że jest w wszystkim jakiś taki, w naszej takiej ludzkiej egzystencji jakiś lęk, że nasze ciało przemija, że będziemy musieli się pożegnać z tym naszym ciałem i gdzie dalej idziemy i co się z nami dalej dzieje, że coś przemija, że coś się kruszy w taką proch, w taką nicość, tak? Że nasze życie to jest chwilą, iluzją, prawda? Potem mam takie afirmacje, przepraszam, że ja jestem wieczna, że ja jestem duszą, że ja jestem miłością, o czym wspominałam już wcześniej, że ja jestem nieograniczoną możliwością. Potem, słuchajcie, mam takie coś, bo tak, kiedyś się zastanawiałam, zmienię temat, ale o napięciach w ciele i znowu wszystkie nasze interpretacje dotyczące napięć w ciele. A tutaj mam zapisane takie dwie bardzo proste rzeczy o napięciach, że istnieje tylko napięcie i rozluźnienie i żeby dążyć do tego, fakt, że potrzebne jest w naszym życiu i napięcie i rozluźnienie, tylko trenujmy, słuchajcie, w tym naszym życiu pełny stres, umiejętność rozluźnienia. Tak, potem pamiętam, przechodziłam przez taki proces, mam takiego bardzo dobrego znajomego, który przez cały czas, w pewnym okresie czasu podważał moje jestestwo i moje ego, czyli cokolwiek, jakokolwiek opinię miałam, na cokolwiek zawsze, słuchajcie, można znaleźć drugą stronę tej dyskusji, drugą stronę monety, zawsze można znaleźć takie podważanie, jak jesteśmy już czegoś zupełnie pewni, prawda, to się nazywa, słuchajcie, nawet pamiętam, na wspólnocie nas tego uczyli, że
w momencie pocieszenia duchowego należy pamiętać o tej drugiej stronie, to wszystko mija. A w momencie, kiedy mamy doła duchowego, też należy pamiętać, że przyjdzie to pocieszeniem. To jest właśnie to. Zapisałam też witalność, ekspresywność, że absoluty współpracują z percepcją pozazmysłową. Synchronizacja, intuicja, że ja daję przestrzeń, że ja zachowuję dystans, to jest też bardzo ważne, słuchajcie, w naszym życiu. Potem kiedyś też mówiłam, że jeżeli gdzieś dążę, jeżeli mam jakieś na przykład cele i poszukuję czegoś, to szukam najczęściej wolności, otwartości i radości. Jeżeli wchodzę w jakieś zobowiązania czy w jakieś nowe relacje, to właśnie zwracam uwagę na to, czy jest tam wolność, otwartość i jakaś spontaniczność we mnie. Jeżeli jest we mnie takie coś, to tam idę. Jeżeli nie ma, no to widocznie osoba mnie potrzebuje tylko i wyłącznie ze swoich potrzeb, zostaję tam na chwilę, zrobię co mogę robić i idę dalej, bo to nie jest tam, gdzie powinnam za długo zostać. Takie pytanie mam tu zapisane, słuchajcie, czy osąd kogokolwiek bez miłości jest pychą? Potem zapisałam duże razy, wiele razy moją potrzebę relacji z Bogiem żywym i prawdziwym. Skoro wszystko jest darem i łaską, bez moich zbędnych wysiłków, to dlaczego mam nie wiedzieć, czego chcę? I znowu tutaj, słuchajcie, to co przez cały czas mówię, zapisuję to, że misję poznaje się po pragnieniach. Więc analizujcie sobie, jakie są wasze pragnienia, i to jest wasza misja. Miłość, oczyszczenie. Słuchajcie, tu mam gdzieś ten wierszyk. Zaraz zobaczymy. Droga to prawdy. Nie wiem, czy to wyświetli, czy to. A, w każdym razie jest napisane droga to prawdy. Zaraz kończę, 12 minut. Nie wiem, to nie jest gotowe, także nie wiem, czy. Nie wiem, przeczytam, ale to nie jest jeszcze do końca zrobione. Słuchajcie, to się nazywa puppet show. Żrą i ranią mamiące schematy, toksyczna symbioza, wędki zarzucone. Marionetki otumanione i zwabione. Faza schematu, który ma raniące szpony. Szufladki, kochanki. No, miałam kiedyś taki związek, bardzo toksyczny. Ramki, kochanki, jakie to sieje spustoszenie. Taka płcizna, karmiona iluzją. Taka, czułam się, jak była takiej żelaznej szufladzie, klaustrofobicznej przestrzeni. Upokorzenie i spustoszenie. Droga do pokory. Piękne, wyrzeźbione wieko ciemności. Zniewolenie. Oczy duszy nie widzą. Rządzą nami macki pożądania. A ja byłam dzika i wolna, jestem dzika i wolna. Ty musisz mnie uwolnić.
No tak, gdzieś jeszcze nakręcę taki filmik o roli ofiary i kozła ofiarnego. Gdzieś tam jakieś takie podłoże masochizmu to tak gdzieś wychodzą na 100%. Ciemne tematy. No, tu też pisze o pięknie błądzenia, o warstwach emocji, błądzenie na oślep w pewnej ich ekspresji. Świadomości niespełnionych potrzeb, głębia i detal, cichy i ważny, moc i siła. W subtelności i delikatności ma swój głos. Znalazłam mistyczne ja w trójwymiarowym wierszu o miłości. Zgrzyt maski i głębia. Ja nie jestem kartką papieru. Tworzę światy i iluzje, a drzwi są otwarte. I kwiat prawdy kwitnie. Uwiązana przekleństwem skażonej miłości, u podnóża pomsty i nienawiści, sama w środku strachu, pustka mi odpowiadała, kiedy krzyczałam do studni nicości. W podłym taczałam się w błocie, tylko po to, by znaleźć ciebie. W jego ogrodzie kolce róży nie zadają mi bólu. Skrępowana bezsilnością w karuzeli życia, lęk i strach wykłuwały mi oczy. Poczułam ciepło, wypełniłeś mi serce. Szesnaście minut, muszę kończyć. Nakręcę potem jeszcze.